Manchester United, no myślę, że można powiedzieć, że przerżnął u siebie 3-1 z Brighton. No i jest to mecz, który wydaje mi się, że bardzo mocno obnażył Erika Ten Haga, bo to nie jest tak, że The Derby miał dużo więcej czasu na zbudowanie swojego Brighton. Nie jest też tak, że miał na to więcej pieniędzy. A oglądaliśmy dwie drużyny, które... Widać było, że Manchester United ma kilku piłkarzy, którzy indywidualnie są prawdopodobnie lepsi niż ktokolwiek w Brighton, ale organizacja gry jednej i drugiej ekipy naprawdę nie była ziemia. I jasne, United mają swoje problemy, Erik ten Hag mówił, że się poprawiają i w ogóle, i że Brighton to... Wiadomo, jest całkiem mocna ekipa i wszyscy o tym doskonale wiemy. No nie jest to najłatwiejszy rywal do tego, żeby się przełamać. No ale jednak przepaść. Przepaść zupełna w organizacji gry bardzo mocno biła po oczach. United, jak wszyscy wiemy, zostało całkowicie wykastrowane z prawego skrzydła. No i dzisiaj czasami zbiegał tam Rashford, czasami tam pojawiał się Bruno, czasami McTominay, ale generalnie wszystko co dobre, co mimo wszystko zdarzało się w grze United z przodu, no to pochodziło ze strony lewej. No i w moim odczuciu zdecydowanie najlepszym piłkarzem Manchesteru, zwłaszcza przed przerwą, był Marcus Rashford. Gdybym był człowiekiem złośliwym, a złośliwy nie jestem, no to powiedziałbym, że bardzo mocno pracuje na to, żeby w końcu dostać transfer do większego klubu i że w końcu pewnie ten transfer do większego klubu dostanie. No ale tak całkiem serio mam na myśli to, że Anglik naprawdę bardzo się pozytywnie wyróżnia na tle swoich kolegów. Sprawiał Brighton problemy na tej lewej stronie. Po przerwie Brighton bardziej się na nim skupiło w defensywie, co jest dziwne, że dopiero po przerwie. No ale efekt był taki, że już po przerwie pewnie również trochę bardziej zmęczony Rashford już nie był aż taki niebezpieczny. Na pewno wiele oczu było skierowanych na Højlunda. Duńczyk wydaje mi się, że nie zagrał źle. Widać było, że to jest silny i całkiem bystry gość, który wie jak się znaleźć w polu karnym. Fajnie wykończył tę piłkę od Rashforda, która ostatecznie okazało się, że była podawana zza linii końcowej. Swoją drogą ciekaw jestem, czy są ludzie, którzy będą twierdzili, że ta piłka wcale nie wyszła i że to, że jest dostępny screen, w którym ewidentnie piłka jest poza boiskiem i to było pokazywane w transmisji, że to nie jest wystarczający dowód. Zachęcam wszystkich, którzy naprawdę tak twierdzą, do ujawniania się, bo mam nadzieję, że to są tylko zmyśleni ludzie, którzy tak twierdzą. No w każdym razie tamtą sytuację Højlund bardzo fajnie wykończył. Pokazał, że ma instynkt, ma technikę, ma też siłę. No ja nie mam przekonania, że to jest piłkarz, który faktycznie jest wart tych pieniędzy, które kosztował, ale wydaje mi się, że dużo dobrego United jednak przyniesie. Nawet jeżeli nie miał zbyt wielu okazji do tego, żeby wykazać się swoją szybkością, która jest jego największym atutem, no ale nawet mimo tego na mnie zostawił całkiem niezłe wrażenie. Dobrego wrażenia nie pozostawił na mnie na pewno Casemiro, który sprawiał wrażenie regularnie całkiem ociężałego, w ogóle jakby rozproszonego też. Zdarzyło mu się parę razy piłkę stracić w taki dosyć żenujący sposób. Lisandro też na pewno nie zagrał dobrego meczu. Po przerwie zwłaszcza było kilka takich podań, fatalnych podań, które zaliczył i no, sprawia to na mnie wrażenie, jakby po prostu koszulki Manchester United były, nie wiem, nasączone jakimś kryptonitem, bo nie przypominam sobie, żeby przez cały swój pobyt w Ajaxie Lisandro Martinez zagrał tyle tak złych podań, jak w tym jednym spotkaniu Manchester United. No i można się długo znęcać, można też się zastanawiać, czy Andre Onana nie powinien troszeczkę więcej dać swojej drużynie. Widziałem jakieś tam dyskusje, że o, De Gea by dwie piłki na przykład więcej wyjął. Nie wiem, czy faktycznie miałoby to miejsce. Jestem natomiast przekonany, że przynajmniej 2-3 razy bałby się wyjść wyżej na przedpolu i to by skutkowało sytuacjami sam na sam. Jasne, wydaje mi się, że ona na jest takim bramkarzem, po którym oczekuje się tego, że powinien dać coś ekstra, powinien wyjąć więcej piłek, których teoretycznie wyjąć nie ma prawa. Rozumiem, że mógł kogoś odrobinę zawieść, ale chyba wszyscy się zgadzamy, że bramkarz to nie jest największy problem Manchester United, że ten problem jest dużo ogólniejszy. No i łatwiej powiedzieć, że leży organizacja gry, ale wydaje mi się, że ci piłkarze już tyle czasu grają ze sobą i tyle czasu trenują z tym samym trenerem. Nie wiem, dla mnie to wygląda jakby to był po prostu problem z pewnością siebie i napędzanie się takiej złej atmosfery i tak dalej, i tak dalej. Tutaj bym raczej upatrywał problemów Manchester United, które tak naprawdę, no, trudno jest definitywnie stwierdzić, co tam faktycznie się dzieje, no co dzieje się za kulisami, w szatni to nie wiemy. No a z drugiej strony Brighton, które koniecznie trzeba chwalić. Bardzo przyjemnie się ogląda ekipę De Zerbiego. Mamy za sobą kolejne spotkanie, w którym Brighton strzela bramkę. To już 21 taki mecz. Dodatkowo Danny Welbeck stał się rekordzistą wśród byłych piłkarzy Manchester United, którzy Manchesterowi United strzelali bramki. No i też trzeba pamiętać, że to było Brighton nie najsilniejsze. Brakowało tego Stupiniana. No widać było, że troszeczkę mniej Hassan
cała ta lewa strona. Mitoma też nie zaliczył jakiegoś niesamowitego dnia, ale co miał zrobić, to zrobił i myślę sobie przed Ligą Europy, że jestem absolutnie przerażony na myśl o tym, że właśnie Mitoma będzie miał naprzeciwko siebie Devina Rensha, który w defensywie... szkoda mi gadać. Jestem przekonany, że Brighton w ogóle swoją grupę w Lidze Europy rozniesie po prostu, jeżeli tylko poważnie do tego podejdzie. No nic, taki to był mecz. Mimo wszystko całkiem sporo się działo. United było w moim odczuciu słabszym zespołem i zasłużenie przegrało. Czy były tam jakieś pozytywy i jakieś widmo tego, że może być lepiej? No nie wiem, ten Anibal całkiem spoko wszedł, widać było, że mu bardzo zależy, ładna bramka, ale tam naprawdę jest jeszcze bardzo dużo pracy i wydaje mi się, że Erik ten Hag nie może mówić sobie, że hej, dostałem za mało czasu, hej, za trudne to zadanie. Wydaje mi się, że oczywiście nie jest on jedynym problemem, ale daleko jest do tego, żeby nie mieć podstaw do tego, żeby stawiać mu coraz poważniejsze zarzuty odnośnie jakości jego pracy w Manchesterze. A wy, jak sądzicie, United jeszcze się dźwignął w tym sezonie? Jeżeli tak, to do jakiego stopnia? Jeżeli podobał ci się ten film i chcesz mi za to podziękować, to pod filmem, po prawej stronie, znajduje się przycisk do zrobienia tego przy pomocy pieniążka. Trochę bardziej po lewej znajdziesz też narzędzie do regularnego wspierania kanału. Z góry dzięki za choćby zastanowienie się nad tym.